Wierzę o to, że bardzo przyczepią u siebie, także znam już ten tor. A myślę, że dobrze, że oni są faworytą, bo oni muszą, a my chcemy. I po prostu myślę, że jesteśmy też w stanie pokonać początek. Pierwszy mecz u nas będzie Sergiej, no był naszym wykonaniem fatalnym, można powiedzieć. Ale te zawodnicy już są w innym miejscu, w innej formie zastosowania, także połapali się z naszym torem. Myślę, że będą ciekawe zawody, nie będzie tu zwycięstw wysokich, a będą naprawdę małe punkty decydowały o tytule drużynowego mistrza Polski. A tor będzie selektywny, tak jak na mecz z Retardem Wrocław? Nie, no tor będzie taki, żeby nie był selektywny na naszych zawodników po prostu w tym momencie. I chcemy, żeby wszyscy nasi zawodnicy byli zadowoleni i nie przeczyli potem, że to im nie pasował i mogli walczyć tak, jak potrafią najlepiej. Może się tak zdarzyć, że w niedzielę jeszcze podejmujecie przed samym meczem, po impie coś tam będziecie z torem? Ja nie jestem zwolennikiem treningu do południa. Trenowali zawodnicy Gorzowa przed naszym meczem, trenowali zawodnicy Wrocławcy przed naszym meczem. To się nie sprawdza, bo do południa to jest inna wilgotność, inne nasłonecznienie. Po południu jest zupełnie co innego, zwłaszcza o godzinie 18, już teraz tej porze jesiennej. Poza tym torem jeszcze mogę przygotować tak, aby na 2 godziny przed meczem pan sędzia mógł go odebrać. Po prostu też